Sam i Max, sezon pierwszy, to jajcarska przygodówka zrealizowana w konwencji rysunkowego serialu telewizyjnego. A właściwie 6 przygodówek. Twórcy gry postanowili bowiem wzorem z produkcji ze szklanego ekranu podzielić swoje dzieło na odcinki, a dokładniej 6. Każdy z nich to całkowicie oddzielna przygoda dwójki detektywów, nadpobudliwego i lekko psychicznego królika Maxa oraz będącego oazą spokoju psa Sama. Prawda, że dobrana z nich para? Równie komicznie, co główni bohaterowie, prezentują się scenariusze poszczególnych epizodów. Przykładowo, w pierwszym Sam i Max ścigają byłego gwiazdora, który wskutek braku przejawów uwielbienia ze strony fanów zwariował i zachowuje się jak źli goście z Jamesa Bonda, czyli usiłuje opanować świat. W innym odcinku para detektywów walczy z samym prezydentem USA, który najzwyczajniej postradał zmysły. Wprowadził bowiem embargo na budyń, nakaz grupowego przytulania się oraz zakazał noszenia broni. Dwa pierwsze może dałoby się jakoś wytrzymać, ale bez giwery żaden szanujący Amerykanin nie pokaże się na ulicy. Bez spodni czasem tak, ale nie bez gnata. Najmocniejszą i zarazem najkomiczniejszą stroną gry są jednak dialogi. Śliczną mamy pogodę, nieprawdaż? Ciepło, kojący zapach siarki. Aż się chce karmić zabłąkane psy i bezdomnych przeterminowaną żywnością. Poszczególne postacie robią sobie jaja dosłownie ze wszystkiego. Co kilkadziesiąt sekund dosłownie nie można się powstrzymać i trzeba wybuchnąć śmiechem. Warto w tym miejscu powiedzieć kilka słów o znakomitej lokalizacji. Wydawca pokusił się nie tylko o profesjonalny dubbing w roli Sama Wojciech Mann, ale również odniesienie dialogów do polskich realiów. I tak królik Max, grany przez Jarosława Boberka, ewidentnie nie lubi pewnej partii politycznej. Pies natomiast pała pewną niechęcią do rozgłośni radiowej mającej w nazwie wulgarny odpowiednik słowa buzia. Co ciekawe, polski wydawca zdecydował wypuścić grę zawierającą zarówno polską, jak i angielską wersję językową. Warto zagrać w obie. Za każdym razem usłyszymy zupełnie inne, ale równie dobre dowcipy. Od strony technicznej, Sam i Max to klasyczna point-and-clickerska przygodówka o nieco komiksowym stylu grafiki. W zasadzie nie ma tutaj klasycznych zagadek i łamigłówek. Trzeba za to wykombinować, w którym miejscu użyć danego przedmiotu lub skąd zdobyć rzecz pasującą do danego obiektu. W sumie główkuje się tyle samo, co przy zagadkach, a wszystko jest bardziej proste, intuicyjne i jakby bardziej naturalne. Sam i Max sezon pierwszy jest pakietem 6 doskonałych gier przygodowych, z których każda rozbawi cię do łez i zapewni znakomitą rozrywkę na ponad tydzień. Jeśli lubisz lekko absurdalny humor i rozwiązywanie zagadek, to nie mogłeś trafić lepiej. Yeah! To było lepsze niż karmienie gołębi środkami przeczyszczającymi przed festynem!